Uniwersytecie Medycznym zajmujemy się w największym stopniu problematyką zdrowia. Zdrowia indywidualnych naszych pacjentów, ale również interesuje nas zdrowie w znaczeniu szerszym, zdrowie społeczne. Wiemy wszyscy, że obecne lata to jest okres, gdy grupa osób starszych stanowi znacznie wzrastającą proporcję całego społeczeństwa. Stanowią oni z punktu widzenia zainteresowań medycyny szczególną grupę, wymagającą również szczególnych działań. Stąd nasze zainteresowanie problematyką, szeroko pojętą problematyką zdrowego starzenia. Tego typu badania są badaniami wymagającymi nakładów, środków i odpowiednich warunków. Złożyliśmy zatem wniosek do 7 programu ramowego w ramach tak zwanego finansowania REC-POTS, co oznacza finansowanie regionalnych potencjałów naukowych. Taki projekt, w którym zaproponowaliśmy właśnie stworzenie na naszym uniwersytecie nowoczesnego ośrodka badań zajmującego się tą problematyką. Projekt jest typu STREP, a więc Specific Target Research Project. To są projekty raczej małe, ale konkretne, czyli kończą się nie tylko efektem badawczo-naukowym, ale także wdrożeniem jakiegoś tutaj w tym przypadku aplikacji internetowych, które będą wspomagały bilansowanie potrzeb energetycznych lokalnie. Myślę, że jest bardzo innowacyjny ze względu na zaangażowanie choćby najnowszych technologii telekomunikacyjnych w ten projekt, które będą niezbędne, jeśli chodzi o poziom monitorowania, odczytywania danych, pomiarów, sensorów i tego typu zaangażowanych urządzeń w aplikacje. W Polsce również rozwijamy się w kierunku inteligentnej sieci energetycznej. Niestety jesteśmy jeszcze dość na początkowym, mimo wszystko wciąż etapach prac. I tutaj brakuje nam pewnych rozwiązań formalno-prawnych, aby móc na przykład tego typu projekty, tego typu aplikacje stosować w rzeczywistości. Jest to projekt w ramach programu Marie Curie, który oprócz badań naukowych ma również na celu nawiązanie ścisłej współpracy i przez to wzmocnienie wyników ewentualnych badań pomiędzy kilkoma zespołami. Ten projekt łączy kilka grup konsorcjumów naukowych, powiedzmy wschód i zachód. W takim czy w innym aspekcie zajmują się badaniem nanocząstek i to są głównie dendrymery, bo przecież chodzi o to, żeby proponować coś w nauce takiego, co się kiedyś na wszystkim przyda. Planujemy, że ten projekt w ciągu 4 lat przyniesie dosyć ciekawe wyniki polegające na stworzeniu nowych preparatów farmakologicznych skierowanych przeciwko chorobom nowotworowym. Instytut Elektroenergetyki Politechniki Łódzkiej prowadzi badania z zakresu generacji rozproszonej od bardzo dawna, a od roku 2000 rozpoczęła się nasza współpraca na arenie międzynarodowej. Obserwujemy w tej chwili zmieniający się bardzo szybko charakter systemu elektroenergetycznego. Konwencjonalne sieci pasywne przekształcają się w sieci aktywne, a to za sprawą przyłączenia do tych sieci rozproszonych źródeł energii, w tym energii odnawialnych. Przyłączenie tych źródeł zmienia warunki pracy systemu elektroenergetycznego. Pojawiają się problemy do rozwiązania, ale pojawiają się też bardzo duże możliwości związane z poprawą efektywności energetycznej oraz jakości dostawy energii elektrycznej do odbiorców. Projekt DERI stworzył platformę do prowadzenia takich badań. Efektem projektu jest powstanie unikalnego w skali kraju laboratorium generacji rozproszonej. Wiedza uzyskana w wyniku przeprowadzonych badań jest potrzebna producentom urządzeń, operatorowi systemu, jest potrzebna użytkownikom tych urządzeń. Niewątpliwie mogą przyczynić się do rozwoju systemu elektroenergetycznego, w szczególności do zwiększenia świadomości społeczeństwa w zakresie wykorzystania energii odnawialnej.
projekt D-Box jest to takie spojrzenie obszarowe na aspekty związane z rozminowaniem humanitarnym, czyli takim rozminowaniem, które jest realizowane po ustaniu działań wojennych. Spojrzeliśmy tutaj w kontekście tego, co brakuje. Cały projekt dotyczy rozminowywania, czyli od sytuacji związanej z lokalizacją poprzez identyfikację, aż do takiego bezpiecznego rozminowania danego terenu. I w ramach projektu tutaj Moratex jest zaangażowany głównie w działania związane z projektowaniem nowych ochron osobistych, ale w bardzo takim szerokim tego słowa znaczeniu, bo tylko nie te ochrony, które są bezpośrednio zakładane przez podejmujących działania rozminowujące, ale także zabezpieczających personel na przykład w czasie przewożenia ładunków do ich utylizacji. Twarde aspekty projektu to są zarówno nowe technologie w zakresie identyfikacji, detekcji materiałów wybuchowych, także mogą być rozszerzalne w zakresie takiego cywilnego zastosowania, no i te identyfikacje długodystansowe, czyli kwestia związana z obserwacją satelita. Ten projekt miał na celu szkolenie początkujących naukowców oraz doświadczonych naukowców w takim wspólnym programie badawczym. I głównym celem tego projektu było zachęcić młodych naukowców nie tylko z Europy, żeby przybyli do Europy, kształcili się w tym obszarze i rozwinęli i opracowali inne nowoczesne metody konwersji tych polisacharydów, różne funkcjonalne pochodne i takie produkty, które będą miały zastosowanie w wielu dziedzinach przemysłu. The main impact is to work in the regenerative medicine and to help people to develop implants and materials that can be very useful for hard tissue regeneration and soft tissue regeneration. Przede wszystkim chcielibyśmy, żeby ten projekt był przykładem, jak można podejść do pewnych schematów postępowania w realnej praktyce. Opiekę nad pacjentem należy zaplanować w długim okresie czasu. To nie są interwencje ostre, nagłe. Trzeba planować pewne działania na lata. Nasz projekt pokaże, że warto spojrzeć na proces wdrażania opieki, a z tym się wiąże proces wydawania pieniędzy na tę opiekę w sposób bardziej usystematyzowany i szerszy. Po drugie, warto korzystać z doświadczeń innych osób, mimo że to są często różne systemy opieki zdrowotnej. Tej wiedzy do tej pory w Polsce brakowało. Celem projektu było wypracowanie metod lepszej oceny narażenia osób narażonych zawodowo na promieniowanie jonizujące i jednocześnie opracowanie sposobu zmniejszenia tego narażenia poprzez redukcję ekspozycji. Skupiliśmy się tutaj głównie na dwóch obszarach medycyny, czyli radiologii zabiegowej i skupiliśmy się również na medycynie nuklearnej. Istotnym i wysoce innowacyjnym elementem było wprowadzenie do badań pomiarów dawek na soczewki oczu i stworzenie prototypu dozymetru na soczewkę oczu, który mógłby być wprowadzony do produkcji i dostępny na rynku. Ten projekt dotyczył wykorzystania technologii informatycznych w obszarze chorób przewlekłych. Z przeprowadzonych badań wynika, że ponad 2/3 wydatków ponoszonych przez publiczne systemy opieki zdrowotnej w Europie jest związanych z chorobami przewlekłymi. Z punktu widzenia województwa łódzkiego ważny był transfer najlepszych praktyk i doświadczeń z regionów europejskich, które się charakteryzują wysokim poziomem rozwoju w obszarze telemedycyny, na rzecz regionu łódzkiego jako regionu mentorowanego. Dzięki wiedzy pozyskanej w ramach projektu i zgromadzonej w opracowanych dokumentach analitycznych zwiększyła się świadomość regionalnych instytucji na temat znaczenia chorób przewlekłych i możliwości wykorzystania innowacyjnych technologii informatycznych w tym właśnie zakresie.
myślę, że projekt Richard może być podstawą do przyszłej współpracy zagranicznej Urzędu Marszałkowskiego w obszarze chorób przewlekłych w ramach na przykład nowej perspektywy finansowej 2014-2020, chociażby w ramach funduszy strukturalnych czy też nowego programu Horizon 2020. Od samego początku firma nasza zajmuje się produkcją materiałów dla przemysłu elektronicznego. To się dosyć szybko rozniosło po Europie, że jest taka firma, która nie jest firmą dużą. My należymy do działu SME, czyli Small Medium Enterprises. Od 2000 roku nasza praca była związana mocno z działalnością w zakresie nanotechnologii. W 2002 roku dostaliśmy się do pierwszego projektu w zakresie Frame Project 5 i w ramach tego projektu przyszło nam opracować nanosrebro o dużym rozdrobnieniu. Wtedy, w tamtym czasie, byliśmy drugą firmą na świecie, która opracowała takie srebro po Japończykach. W tej chwili są 3 lub 4. My jesteśmy jedną z nich. Projekt Optifel powstał we Francji, która była inicjatorem i pomysłodawcą projektu. Wykorzystali oni socjologiczny problem, który jest obecny w Europie Zachodniej szczególnie, a mianowicie zagadnienie starzejącego się społeczeństwa. W ten sposób powstał projekt o żywieniu osób starszych. Taka żywność pozwoli zapobiec niedoborom żywieniowym osób starszych, poprawić jakość ich życia i ułatwić funkcjonowanie. Efektem projektu jest możliwość udziału polskich naukowców w światowej nauce. Możliwość przygotowania publikacji, uczestniczenia w życiu naukowym dzięki współpracy z najlepszymi naukowcami Europy. Zdajemy sobie sprawę, że bez finansowania z Unii Europejskiej, bez zewnętrznych programów badawczych Nauka Polska nie ma szansy na samodzielne egzystowanie. Dzięki tym projektom jesteśmy jednym z wiodących producentów różnych nanosreber w Europie. Współpraca jest nie tylko w zakresie przemysłów, ale również w zakresie instytutów naukowych. Najważniejszą cechą tych projektów międzynarodowych, czy najważniejszym takim efektem jest to, że stajemy się częścią międzynarodowej wspólnoty naukowej. I to dofinansowanie pozwala nam przyjmować w naszym na przykład laboratorium kolegów od wszystkich partnerów i spokojnie pozwala na finansowanie ich badań u nas. I dzięki tym kontaktom w ramach projektów poszerzamy nasze umiejętności badawcze, zdecydowanie. To jest dobre praktyki, to jest podpatrywanie naszych partnerów, zdobywanie tej wiedzy związanej z realizacją tego typu projektów, nowe obszary technologiczne do przyszłego projektowania, no i współpraca europejska, czyli nowe projekty, które są generowane w ramach takich doświadczeń na poziomie tylko jednego projektu. This was a massive experience and unique opportunity to be 3 years in touch with different scientific communities in different countries. And this is also another kind of research, but it's a personal research.